będzie? Dobry wieczór, Ryszard Cebula. Witam Państwa w Uwadze po Uwadze. Dziś w programie dwa tematy. 14-godzinny, bardzo ciężki poród z błaganiem o cesarskie cięcie i jego dramatyczny finał. W Świebodzinie, gdzie rozgrywa się ta sprawa, jest Tomasz Kubat, który tą sprawą właśnie zajmie się dla Państwa. Drugi temat to tragiczna śmierć młodej, pięknej Polki w egipskim kurorcie Marsa Alam. 27-letnia Magda pochodziła stąd, z Bogatyni, na Dolnym Śląsku. Stąd, gdzie teraz się znajdujemy. Tu są jej rodzice i rodzina. Udało nam się z nimi porozmawiać. Proszę zobaczyć. W piątek po pracy byłam na zakupach. Przyszłam do domu i nasza najmłodsza córka, Małgosia, pokazała nam filmik, że nasze dziecko leży na podłodze zwinięte jak zwierzątko, miał w szlafroku i nic prawie nie mówi. I to była... ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Dla mnie to było jakieś nienormalne. No jak? Moje dziecko leży zwinięte, skulone, takie biedne, a mnie tak nie ma. Myszko, powiedz mi, co się wydarzyło, co się stało? Oni tutaj mają różne sztuczki, to wiesz, co oni tutaj robią. Ale co robią? Co robią? Powiedz mi. Nie. Zabierzemy cię. Maciek już po ciebie leci, ale co oni robią? Co powiedziała ambasada konkretnie? Jak pan zadzwonił, powiedział, że... Jesteśmy w kontakcie, wszystko jest ok. To pan usłyszał przez telefon? Tak. Jesteśmy w kontakcie z rezydentem, wszystko jest ok, a okazało się, że jest odwrotnie. A czy próbowaliście się państwo dowiedzieć, co się dzieje w ogóle? Na czym polega jej problem? I co wam mówiono? I kto wam mówi? Że wszystko jest ok. Powiedz mi. Zabierz mnie. Zabiorę cię. Kochanie, czy ktoś ci zrobił krzywdę tam? Powiedz mi, musisz mi powiedzieć. Myśmy tak czekali. Wie pan co? Jak tam powiedzieli, że ona jest w szpitalu, rodzina dzwoniła. Ja mówię, słuchajcie, jesteśmy spokojni, bo ona jest w szpitalu. Nic jej się tam nie stanie. Bo normalny człowiek, będąc w szpitalu, nie jest zagrożony niczym. Ona jest w szpitalu, czyli jest spokojna. I myśmy na chwilę się uspokoili. Aniołku, powiedz, nie bój się. Powiedz mi, po prostu powiedz mi, co się wydarzyło. Nie mogę mówić, przepraszam. Musisz powiedzieć mi, skarbie, proszę cię. To nie ma. Ale powiedz mi, co, powiedz mi, ja to muszę wiedzieć. Chcemy, żeby już ona po prostu była tu u nas w Polsce, żeby jak najszybciej wróciła do nas. To trudno, że... Ona pozwoliła wypocząć, a nie po to, żeby ją w trumnie przywozić. Jeszcze się nie pogodziłem, że ona nie żyje, ale chodzi o to, żeby tu wróciła i konkretnie kto, co, jak i na co zmarła. O to mi tylko chodzi. Ojciec, który jest tu z nami dzisiaj w Bogatyni, pyta kto, co, jak, na co, ponieważ nikt nie wie. Nikt nie wie tak naprawdę, co tam się wydarzyło, dlaczego ta piękna kobieta nie żyje. Natomiast wydaje się, że dużo wie prokuratora w Egipcie, która już tak naprawdę zakończyła śledztwo i stwierdziła, nie stwierdziła udziału osób trzecich. To znaczy, oni zakładają, Egipcjanie, no, że Magda, nie wiem, zwariowała, dostała depresji i wyskoczyła, sama się zabiła. Państwo zgadzacie się z taką wersją tych wydarzeń? Wiecie coś więcej? Ja się nie zgadzam, bo ostatnia wersja była taka, co pokazywali w telewizji, że ona nie wyskoczyła z drugiego piętra, tylko z pierwszego i nie z balkonu, tylko przez okno na jakieś schody betonowe. Jeżeli wyskoczyła z pierwszego piętra, to nie miałaby takich obrażeń, jakie miała w pierwszej wersji obdukcji. Ona musiała skoczyć, nie wiem, z 10 piętra. Czyli żeby mieć takie obrażenia, to jest niemożliwością. Jak dziewczyna może spaść z pierwszego piętra, mieć połamany cały lewy bok i jednocześnie połamaną kość ogonową. Czyli pan sugeruje co? Że ona została tak dotkliwie pobita przez kogoś? Przez właśnie trzecie osoby? Trzecie osoby,
które najczęściej były z nią, mi chodzi o rezydenta, dosłownie, który ją, mi się wydaje, pobił i wyrzucił, nie przez balkon, tylko przez to okno. Rezydent? Rezydent, bo on najczęściej był w kontakcie z nią. Czyli wykluczacie państwo kategorycznie jakieś problemy psychiczne Magdy, tak? Bo to jest najczęściej pojawiający się wątek z tej egipskiej strony, która do Polski dociera, że ona miała problemy psychiczne. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie miała problemów psychicznych. No tak, tylko że wyjechała jakiś czas temu, prawda, z Bogatyni. Ona była dziewczyną wesołą, spontaniczną, tańczyła pole dance, była wysportowana. Wypadając z pierwszego piętra w życiu nie połamałaby sobie, ona miała nogę złamaną w trzech miejscach. Nie uwierzę w to nigdy. I mało tego, jeszcze z tego raportu wynika, że była tam czaszka z lewej strony poobijana, czy pęknięta. Potężne obrażenia. A proszę powiedzieć, ona kontaktowała się z wami wielokrotnie. Przyjechała we wtorek, już w środę, czwartek, piątek. Ciągle byliście w kontakcie. Ona była i z Markusem w kontakcie, i z wami. Czy usłyszeliście kiedyś, czy ona powiedziała to wprost, że ktoś jej czegoś dosypał do drinka, że była zaczepiana? Albo wręcz, że była wykorzystana seksualnie. Nie dostaliśmy takiej informacji od niej bezpośrednio. Żadnych ani o... Poza tym, jak był jakikolwiek kontakt z Magdą, to ona korzystała z rezydenta telefonu, nigdy nie ze swojego. Dlaczego? Dlaczego nie mogła swobodnie porozmawiać z Markusem, tylko rezydent trzymał przed nią telefon? Gdzie był jej telefon? Bo ona była właśnie, zachowywała się nienaturalnie. Widzieliśmy. Był taki fragment w reportażu, gdzie Markus, jej chłopak, nagrywa ją, prawda? I ona tam jak zagubione zwierzątko się zachowuje. Ona była tam po prostu pokaleczona psychicznie bardzo. No właśnie, tak. To tu jest pytanie. Jak strasznie musieli ją skrzywdzić, że rozmawiając przez telefon z Markusem, ona była tak strasznie wystraszona i ewidentnie jest na tym filmie widać, że boi się cokolwiek powiedzieć i cały czas ucieka wzrokiem. To prawda. Ona uciekała wzrokiem, ona się bała. Ona rozmawiała wtedy z Markusem. Tak. To jest jej chłopak, powtarzam. On ten film nagrał, wrzucił do sieci. Nie on wrzucił to do sieci. A kto w takim razie? To po prostu przez przypadek wypłynęło z konta. Nie, no, ale przypadek nie wrzucił do sieci. Kto wrzucił w takim razie, jeżeli nie on? No, to było wrzucone na YouTube, na konto Maćka i to wypłynęło całkiem przez przypadek do sieci się dostało. Znaczy przez przypadek nie mogło się dostać. Ktoś to po prostu zrobił, ale rozumiem, państwo nie wiecie kto. Nie wiem. Nie wiecie. Dobrze, zostaniemy przy tym, przy tej wersji. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o relację z Markusem. Jak oni długo się znali? Czy państwo, jak państwo w ogóle oceniacie Markusa? Co to jest za chłopak? Przede wszystkim to jest bardzo dobry chłopak i chciałam tutaj powiedzieć wszystkim, że ani Markus, ani Maciek nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Maciek to jest chłopak, który pojechał później do niej do Egiptu. Ten chłopak bez niczego, bezinteresownie zostawiając swoją rodzinę i małe dziecko, na prośbę taty wsiadł w samolot i poleciał po nią, bo myślał, że zdąży. Nie udało się. On to też strasznie przeżył. Markus przeżywa to masakrycznie. Tak jak i mam Markusa i w ogóle ich rodziny. Proszę państwa, tam się działy dantejskie sceny. My oczywiście wszystkiego nie byliśmy w stanie pokazać, nie jesteśmy w stanie pokazać, ale wszyscy, którzy interesują się tą sprawą, a jest tych ludzi bardzo wielu w Polsce, wiedzą, bo one są te filmiki różne w internecie. Tak. Straszne rzeczy tam się działy. Natomiast biuro podróży kontaktowało się z ambasadą, z polskimi władzami, z konsulatem. No, ale nie z nami. Nie z nami. Nie z wami, tak, ale z konsulatem i chciało pomocy jakiejś. Czy władze, czy konsul, czy ambasador, proszę, czy dyplomaci udzielili Magdzie jakiejś pomocy? Nie. Czy z wami się kontaktowali? Bo biuro, jak słyszę, nie. A czy nie władze mieliśmy, dyplomatyczne? My jako rodzice i ja nie mieliśmy w ogóle żadnych od nich, żeby oni zadzwonili do nas i powiedzieli o czymkolwiek. Ale zaraz, to musimy... Oni rozmawiali po prostu z naszą młodszą siostrą Gosią, pani z ambasady. A czyli rozmawiała jednak? Tak, bo Gosia tam się dobijała do niej. Okej. Ale ona miała nam... Biuro podróży miało zmienić rezydenta na rezydentkę. Co prosiliśmy o to i nie zostało to zrobione. Ale powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo właśnie doszliśmy do tego, że jednak kontakt ambasady z waszą rodziną był. Ponieważ... No jak my dzwonimy, to oni odbierają od nas. Ponieważ owszem. Biuro podróży twierdzi dziś,
że ambasada chciała wam załatwić paszporty, żebyście mogli tam pojechać. Nie, i osobiście. Absolutnie, absolutnie nie chciała. Ta deklaracja, ja sobie to wynotowałem, nie, ta deklaracja miała dotyczyć kilku godzin. Nie. Mogliście w kilka godzin dostać paszporty i polecieć. Nie. Zaprzeczacie kategorycznie, tak? Nikt nam tego nawet nie zaproponował, że jest taka możliwość. Obcy dla nas chłopak, bo to tylko przyjaciel Markusa i Magdy, ale my wcześniej go nie znaliśmy. Tato był we Wrocławiu i z nim rozmawiał i on na miejscu postanowił, że bezinteresownie tam poleci i nie wróci bez niej. No niestety, jak dotarł na miejsce, to Magda już nie żyje. Panie Krzysztofie, pan na prośbę ojca rodziny zajmuje się tą sprawą. Tak, pana jest. Biuro zajmuje się. Tu już padło jedno takie dość poważne, mocne oskarżenie pod adresem jednego człowieka, rezydenta. Pan od kilku dni się tą sprawą zajmuje, jak mówię. Do jakich wniosków, pan dochodzi, proszę powiedzieć? Na miejscu już jest jedna ekipa. Jutro wylatuje kolejna ekipa ode mnie z biura. W związku z tym, po ustaleniach, które uzyskamy, będziemy wtedy zajmować oficjalne stanowisko. Natomiast z pewnością, obserwując zachowanie Magdy i kontaktując się z wieloma ludźmi, z wieloma osobami, z wieloma dziewczynami, kobietami, które były tam na miejscu, między innymi Kamila, która jest tutaj obok mnie, opowie swoją historię, dokładnie z tym samym człowiekiem, jakie miała objawy po wypiciu jednego drinka. I tutaj w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę, że nie ma taryfy ulgowej dla tych, którzy mają gościć, a starają się wykorzystać. Wykorzystać psychicznie, wykorzystać fizycznie. Ale na jakiej podstawie pan to mówi? Na podstawie kontaktu z wieloma osobami, które do mnie konkretnie teraz... jakimi osobami? Między innymi pani. No tak, ale pani była... z panią porozmawiamy. Pani do biura dociera bardzo wiele informacji. Do biura telefonują ludzie skrzywdzeni. Do biura telefonują kobiety, które były w takich sytuacjach. Magda stała się ikoną... pewnego rodzaju krzywdy, którą wyrządzają ludzie, którzy tam mają nas gościć. Ja myślę, że sytuacja w tej chwili, która się zdarzyła, w jakikolwiek sposób przywróci dla wielu tych pomysł, czy lecieć do krajów arabskich na wypoczynek, czy pojechać jednak sobie gdzieś indziej. Dla mnie również zachowanie konsulatu i konsula w tym przypadku było absolutnie niedopuszczalne. Brak pomocy. Ja muszę państwu powiedzieć, że wielokrotnie bywam w różnych punktach świata i w dalszym ciągu stworzył się pewnego rodzaju schemat zachowania pracowników ambasad, konsulatów, Wietnam, Hanoi, Święte Krowy. Ale my wróćmy z Hanoi do Egiptu, bo... Jeżeli chodzi o Egipt, tutaj nie zostały w żaden sposób podjęte żadne środki pomocowe w kierunku Magdy. Gdyby ktokolwiek z ambasady pojechał na miejsce i zabezpieczyliby ją, ta dziewczyna dzisiaj by żyła. W ambasadzie mamy, zresztą ja niejednokrotnie byłem w ambasadzie i w konsulacie w Kairze. Tam są nawet możliwości do tego, żeby kogoś, obywatela polskiego, zakwaterować. Dobrze, ale zostawmy teraz wątek ambasady. Chciałem pana zapytać, czy pan się kontaktował z jakimiś osobami, które były z Magdą na wycieczce? Bo pani tu obecna była wcześniej, oczywiście, tak? W Egipcie, ale tak, nie była pani... Mamy również osoby, które są świadkami, które widziały Magdę. No właśnie, Magdę, które były świadkami tych zdarzeń. Tak. I co one mówią? No, opowiadają historię, powiedzmy, z lotniska, gdzie Magda była odprowadzona przez czterech Arabów, gdzie wiadomo, w jakim była w stanie psychicznym, trudnym, ciężkim dla siebie stanie psychicznym. Oni z niej szydzili. Zdejmował jeden z ich biżuterię z niej, robili sobie zdjęcia. To, i pan ma na to świadków, na tak, to, co pan mówi? Ja mam mówi? Na to świadków, oczywiście, że tak. Oczywiście, że imienia, tak. Nazwiska pan tak, może o nich oczywiście, powiedzieć? Że tak. Może pan o nich powiedzieć? No ja w tym momencie mogę to powiedzieć prokuraturze czy policji. Nie będę mówił tego publicznie, bo być może no dobrze, osoba, ale skoro prokuraturze i policji, to sobie tego nie życzy, tak? Dobrze, no rozumiem, zgadza się. Proszę państwa, zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Zobaczmy teraz fragment nagrania tej rozmowy telefonicznej Magdy z jej chłopakiem Markusem. Rozmowy, na której przerażona kobieta błaga partnera, żeby ją stamtąd zabrał. Jak mówiliśmy, ta rozmowa została nagrana. Ktoś, ja myślałem, że Markus, ktoś, jak mówi rodzina, wrzucił to nagranie do sieci.
Powiedz mi szybko. No, dawaj. Raz, dwa. Nie mogę mówić, przepraszam. Musisz powiedzieć mi, skarbie, proszę cię. Ja nie, to nic nie da. Ale powiedz nie mi, da. Co, powiedz mi, ja to muszę wiedzieć. Ja to muszę wiedzieć, żeby cię chronić, rozumiesz? Powiedz mi, proszę cię. Powiedz mi, proszę cię. Słucham? Wrócisz stąd. Musisz mi powiedzieć, ja muszę mieć tą informację. Myszko. Ale teraz, normalnie tak jak teraz mi powiedziałaś, tak mi powiedz. Nic się nie bój. Ja mam kontakt z ambasadą. Maciek po ciebie leci. Czy ktoś ci zrobił krzywdę tam? Powiedz mi, musisz mi powiedzieć. Tak? Skarbie. Co się stało? Co się wydarzyło? Powiedz mi, Madziu, i ja to od razu zgłaszam. Ja tam zaraz, Maciek, u ciebie będzie. Powiedz mi to teraz, nie bój się. Ja muszę mieć to na materiale, powiedz mi. Proszę Państwa, to było nagranie, które zostało zrobione przez chłopaka Magdy, Markusa. To nagranie wylądowało w sieci. Widzimy tam przerażoną kobietę. Zobaczmy teraz, jak zachowanie Magdy zinterpretował lekarz, któremu pokazaliśmy rozmowę telefoniczną, tą, którą Państwo przed chwilą widzieliście. No, dawaj. Raz, dwa. Nie mogę mówić, przepraszam. Musisz powiedzieć mi, skarbie, proszę cię. Z tego, co tutaj mogę zaobserwować, to mamy na pewno do czynienia z ostrą reakcją stresową. To jest na pewno lęk, zagubienie, dezorientacja. Generalnie można powiedzieć, że... Ona w ogóle pani... nie odpowiada na tak, pytania, tak jakby nie kontaktowała. Dokładnie, właśnie o tym mówię. Jest to dezorientacja i cały ten... I to jest spowodowane, te wszystkie objawy są spowodowane silnym stresem emocjonalnym, na skutek jakichś czynników natury fizycznej, psychicznej. Reakcja na silny stres, na traumę, tak, na, tak. Jakąś, na jakieś przeżycie. Co może być również indukowane przez działanie czynników chemicznych, czyli jakichś środków, które przypuszczalnie również mogła otrzymać, o czym się mówi. To, co można ewidentnie wywnioskować, to no, pacjentka w takim stanie nadaje się do pilnej interwencji i opieki szpitalnej. Opieki szpitalnej, która na czym miałaby polegać w tym momencie? Jak w takiej sytuacji, jaka pomoc powinna być jej udzielona? Przede wszystkim no, należy myśleć w takim przypadku o wszystkich potencjalnych czynnikach, czyli ewentualnie, co jest mało prawdopodobne, jakiejś neuroinfekcji, a to, co jest bardziej prawdopodobne, to działanie czynników chemicznych. Należałoby wykonać odpowiednie badania. W czyli zakresie... substancji. Tak, dokładnie. Należy wykonać badania i przede wszystkim pomoc psychologiczna dla pacjentki. Czyli otoczyć ją opieką i zapewnić jej pewien komfort psychologiczny i poczucie bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne w takich stanach lękowych. Proszę Państwa, niezależnie od tego, czym jej stan został spowodowany, czy jakąś tabletką gwałtu, o której mówił pan Krzysztof Rutkowski, czy załamaniem nerwowym, wiadomo, że ona panicznie się bała. Panicznie, była w silnym stresie pourazowym, jak po gwałcie albo jak na wojnie. O tym też mówili lekarze. Skąd panu się wzięła, panie Krzysztofie, ta tabletka gwałtu? Bo to jest tak, że wszyscy możemy to podejrzewać, ale pan, zadam to pytanie raz jeszcze, bo już pytałem. Pan ma taką wiedzę od kogoś stamtąd, czy tylko tak się panu wydaje? Nie, mi się nie wydaje. Ja mam wiedzę stamtąd i wiedzę, która jest zgromadzona na podstawie tego, co przekazują inne kobiety. Kobiety takie jak Kamila, która była również w stanie totalnego odurzenia, gdzie zemdlała, gdzie była wprowadzona w stan po wypiciu jednego drinka.
Pani była w Egipcie, bo tak, pan Krzysztof o tym mówi. Tak. Czy kontaktowała się pani z tym samym rezydentem? Była pani z tym samym biurem podróży, w tym samym kurorcie? Nie, byłam w innym hotelu, ale był ten sam rezydent i już na samym początku, jak wylądowałyśmy z mamą, bo byłyśmy we dwie, na lotnisku on już do mnie podszedł i on już zrobił taki krótki wywiad, z kim jestem. Mówię, z mamą, ale na pewno tylko z mamą. Jaki hotel, na ile przyjechałaś, no taki szybki wywiad, tak? No i później ten rezydent pojawił się też w hotelu, była już późna godzina, to był trzeci dzień pobytu i moja mama już spała wtedy w pokoju. Mhm. Ja zostałam sama na recepcji i tam poszłam do baru, rozmawiałam przez telefon z chłopakiem i wtedy był właśnie ten rezydent i pięciu innych Arabów i piłam drinka i powiem szczerze, zostawiałam go na stoliku, bo też wychodziłam. I jestem pewna, że miałam dosypane cokolwiek, nie wiem co to było, bo poczułam się od razu dziwnie, nogi jak z waty i poczułam, że coś jest nie tak i kolega tego rezydenta składał mi takie niemoralne propozycje, żebym z nim gdzieś poszła, że zrobił mi masaż, takie po prostu kompletne głupoty. Od razu zareagowała. Czy pani to czy pani zareagowała na to? Tak, czy pani to komuś zgłaszała, rezydentowi, biuru podróży? Proszę dać mi skończyć. I co zrobiłam, tak? Poczułam nogi jak z waty. Wypiłam jednego drinka, więc to nie było po alkoholu. Od razu wtedy tak jakby uciekłam do tego pokoju, gdzie była mama, tak? I praktycznie weszłam, położyłam się, zrobiło mi się niedobrze i zemdlałam. I wtedy mama mnie znalazła na podłodze. No i nie byłam nieprzytomna jakieś dwie minuty. Więc proszę mi teraz powiedzieć, czy pani to gdzieś komuś zgłosiła? Czy ktoś o tym wie, że takie rzeczy dzieją się? No nie zgłosiłam, bo też nie wiedziałam na 100%, tak, że on mi coś dosypał, no ale... No dzisiaj pani o tym mówi otwarcie, tak. Przed całą Polską, a tam pani rezydentowi nie mogła zgłosić? No nie powiedziałam wtedy tego. No ale kogo zgłosić rezydentowi temu, który... On był rezydentem. Który mógł dosypać? Polskim władzom do biura podróży, no dobrze, pytam gdziekolwiek, chodzi o reakcję, tak? Panie redaktorze, co można zgłosić polskim władzom, jak polskie władze nie są w ogóle zainteresowane pomocą ludziom? Chodzi o to, żeby o takich rzeczach mówić, jeśli do nich dochodzi, żeby nie dochodziło powtórnie. Oczywiście teraz, o tym się mówi, teraz to jest problem, staje się proszę problem państwa, tu padają cały czas oskarżenia pod adresem tego rezydenta. Na rozmowie z nami zgodził się, choć niestety tylko telefonicznie, inny Egipcjanin, nie ten rezydent, bo on ma oczywiście zakaz mówienia, nie może rozmawiać, natomiast zgodził się inny Egipcjanin, pracujący od lat w branży turystycznej, a przy tym człowiek, który rozmawiał, i to jest ważne, rozmawiał na temat Magdy z rezydentami, którzy tam byli na miejscu. Tak? Nie tylko z tym, ale jeszcze z innymi. Czy mamy połączenie z panem? Halo, dzień dobry, dobry wieczór panu. Pan słyszy i przysłuchuje się naszej rozmowie. Chciałem pana zapytać o tego rezydenta Mahmuda, bo straszne oskarżenia pod jego adresem padają, że to człowiek, który wręcz wykorzystywał Magdę i doprowadził do tego, co się stało. W takim przekonaniu, że ją, przede wszystkim rodzina w takim przekonaniu żyje. O podobne historie mówi pan Krzysztof Rutkowski. Co pan wie na ten temat tego człowieka? Tak, na żywo rozmawiamy, słuchamy pana. Jest pan na antenie, cała Polska pana słucha. Rezydent współpracuje z nami już ponad 4 lata. Bardzo pana przepraszam, mam jakieś problemy ze słuchaniem. Teraz proszę mówić. Proszę mówić teraz. Halo, dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Dobry, halo? Słyszymy pana, proszę mówić. No nie porozmawiamy sobie. No mamy problemy. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że jestem pewna, że Magda dostała narkotyk, bo jej zachowanie było 100% takie, jakie ja miałam. I też widać to po jej nogach, że ona ledwo idzie. Tym bardziej miała światło wstręt. Ja już później, jak byłam z mamą, więc ja byłam bezpieczna. I później przez cały dzień bolała mnie głowa. Właśnie miałam światło wstręt. To było ewidentnie. Ja jestem pewna. I jeszcze tylko powiem, tak, że naprawdę wszystkim Polkom odradzam Egipt, bo to, co się stało, to myślę, że wszystkim otworzy oczy. Proszę państwa, ten film zrobiony przez Markusa jest przerażający. Czy państwo widzieliście córkę, siostrę, kuzynkę kiedyś w takim stanie? Nigdy. Nigdy.
W takim razie... Nawet jak miała gorszy dzień, to nie, nigdy w życiu się tak nie zachowywała. Nawet... Zawsze była uśmiechnięta, naprawdę, zawsze pozytywnie nastawiona do życia. Nawet jak jej coś nie poszło, tak. To zaraz wracamy. Ja w to nie wierzę, że ona mogła coś sobie zrobić. Ja po prostu w to nie wierzę. Nie widziałyśmy się na co dzień, ponieważ Magdy tutaj nie było, ale no znam ją, tak, całe życie i wiem, że nie byłaby w stanie tego zrobić. Po prostu nie taka ambitna kobieta jak ona. Ona jeździła po świecie dużo sama wcześniej, czy to były jej, jej wyjazdy sporadyczne jednak? Znaczy ona podróżowała, ale zawsze była w gronie jakichś znajomych. No właśnie, no właśnie, bo tym razem pojechała sama i to jest strasznie, strasznie ważne i trudne pytanie. Czy państwo wiedzieliście, że ona jedzie do Egiptu sama? Nie. Nie. My nie wiedzieliśmy, że ta wycieczka jest do Egiptu. Ja bym wiedział w ogóle, że wyjeżdża nawet z tym Markusem do Egiptu, to miała być niespodzianka. Ona mi nie powiedziała, czy jedzie do Grecji, czy do Włoch. Jakbym wiedział, że jedzie do Arabów, do Egiptu, w życiu bym ją tam nie puścił. Czy sądzi pan, że jej uroda, to była piękna kobieta, bardzo. Jej uroda przyczyniła się do tego, co tak, się stało? Tak, 100%. Wysportowana, zgrabna, ładna blondynka, naturalna. Tak. Nie ulega wątpliwości. Panie Krzysztofie, co teraz? Co dalej? Na czym pan się będzie skupiał? Że uważajcie, Arabi, którzy, że będziecie gościli Polki, ponieważ przyjadą. Znaczy nie. Panie Krzysztof, daj to Boską, niech pan nie straszy. Nie, to nie chodzi o to. Niech pan nie straszy w programie. My doprowadzimy do tego, że będą zatrzymani na gorącym uczynku. Niech pan powie, co dalej z tą sprawą, a nie to, czy Polacy mają jeździć, czy mają nie jeździć. Ale nie powiedziałem, czy mają jeździć. Ja powiedziałem, że doprowadzimy do tego, że zatrzymamy takich chętnych amatorów na polskie dziewczyny na gorącym uczynku. Dobrze. Mało tego. Ale teraz, jeżeli chodzi o dalsze czynności, są prowadzone, zajmiemy oficjalne stanowisko w momencie, kiedy dojdzie do uzyskania stosownych informacji na ten temat. Proszę państwa, kończymy z Bogatyni. To wszystko dziś. Teraz przenosimy się do Tomasza Kubata. Tak? Chcielibyśmy tylko jeszcze apelować do naszego polskiego rządu o zrobienie wszystkiego, żeby wyjaśnili nam tą sytuację, dlaczego tak się stało, dlaczego ona nie otrzymała tej pomocy. Bardzo prosimy, żeby ktoś... Polska prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. My się tą sprawą zajmować. Mam nadzieję, że urzędnicy usłyszeli ten apel. Proszę państwa, teraz musimy już kończyć. Przenosimy się do Tomasza Kubata, który zajmuje się tragicznym porodem w Świebodzinie, zakończonym niestety totalną katastrofą. Od tego tragicznego w skutkach porodu minęło już kilka tygodni. Pani Agnieszka, matka syna, który przyszedł na świat, ale nie przeżył, jest tutaj z nami. Mówiła pani w uwadze, że zachowanie lekarza było karygodne, że źle panią potraktował. Tego się nie da opisać. To jest po prostu dla mnie szok. Ja przychodzę do szpitala po to, żeby czuć się bezpiecznie. Nie po to, żeby po prostu być potraktowanym tak, jak ja zostałam. Czy państwo sobie już poradzili ze stratą? Nie. Tego się nie da wyjaśnić. Naprawdę dla nas tego to jest... Rana zostanie do końca życia. Tego się nie da opisać, w jaki sposób po prostu ten lekarz nam zniszczył życie i mojej córce, która przeżyła to po prostu strasznie. Czekała na braciszcze. Czekała na brata, my na syna. Tym bardziej, że wszystko było. Tym bardziej, że całą ciążę przechodziłam idealnie, po prostu książkowo. Nic nie było, żadnych po prostu objawów z dzieckiem, wszystko było. Mój syn po prostu w dzień porodu po prostu był tak aktywny po prostu w brzuchu, że nawet pani położna się śmiała, że po prostu to piłkarz. Zanim stało się najgorsze. Tylko lekarz po prostu nie wykazywał inicjatywy, żeby pomóc. Jakby dziecko wiedziało, że ma wyjść. Jaki mógłby mieć interes w tym, żeby pani dokuczyć, żeby dziecku dokuczyć? Po prostu mu się nie chciało. Po prostu moim zdaniem lekarze biorą mnóstwo jakichś dyżurów różnych... Mają dużo pracy. Przychodząc do szpitala uważam, że odpoczywa.
on nie interesował się kompletnie, gdzie ja przychodząc do szpitala usłyszałam od pani położnej, masz szczęście, bo dzisiaj jesteś sama, ponieważ wszystkie panie zostały wczoraj wypisane, jesteś sama na całym oddziele. Ja po prostu... Myślała pani, że to będzie że to oznaczało, mnie, że doskonała jest, opieka. Ja właśnie myślałam, że to jest po prostu doskonała opieka dla mnie, że lekarze nie muszą się skupiać na dwóch, trzech porodach jednocześnie, tak? Ja wiedziałam, że po prostu myślałam, że po prostu to wszystko będzie skupione na mnie. A okazało się, że lekarz przez cały poród może był u mnie z godzinę czasu? A jak panią traktował? Bo mówiła pani, że bardzo... Lekceważąco. On w ogóle tak jakby mi nie było tam. Tak jakby nie było porodu, tak jakby mi nie było po prostu... Ale to było 14 godzin, to było ale bardzo lekarz, dużo czasu. Lekarz nie przychodził do nas. My go... Nie przyszedł pan radzać? Dlaczego to jest przez panią położną? Przez panią położną prosiliśmy, żeby... Przez panią położną nas... telefonicznie, na naszą prośbę, lekarz przychodził... ze swojej inicjatywy był dwa razy. Na początku i na końcu porodu. No bo poród się zaczął, dlatego lekarz. My po prostu dzwoniliśmy, pani położna dzwoniła, jeszcze mówiąc do męża, żeby stanął i słyszał, że ona dzwoni, żeby nie było, że ona nie zadzwoniła po prostu. To ordynator, chodzi o ordynatora Tak, ordynatora. Ja po prostu nie rozumiem, jak taka osoba może w ogóle... reprezentować, można powiedzieć, tutaj lekarzy, tak? Bo są naprawdę dobrzy lekarze, ale przez takie coś tracą chyba renomę. Właśnie, bo to nie pierwszy przypadek, kiedy ten lekarz jest zamieszany w podobną sprawę. Jak było z panią i z pani dzieckiem? Niestety miałam nieszczęście poznać lekarza 2 listopada 2013 roku. Dokładnie w przewidywanym dniu porodu mojej córki zjawiłam się w celu wykonania badania KTG. Poinformowałam wówczas położną, że nie czuję ruchów dziecka, że martwi mnie to. Zostałam uspokojona, że ruchy dziecka słabną przed porodem i bym się tym nie zamartwiała. I z wynikiem badania udałam się do dyżurki lekarskiej. Drzwi były zamknięte. No, ale w końcu pan ordynator ówczesny wyszedł z dyżurki, nie zaprosił mnie do gabinetu, po prostu przy parapecie, na korytarzu przy parapecie wziął zapis i kartę ciąży, przybił pieczątkę, napisał, że wszystko jest po prostu w porządku. Ale nie sprawdzał, czy wszystko jest w porządku? Nie sprawdza, w ogóle ze mną nie rozmawiał, nie przeprowadził kontrolnego wywiadu. O nic kompletnie mnie nie zapytał. Po prostu przybił pieczątkę. A pani miała wątpliwości, bo czuła pani, że jest coś nie tak, że dziecko... Czułam, ale ja nie miałam okazji w ogóle z lekarzem porozmawiać. On się odwrócił w drugą stronę? On po prostu przybił pieczątkę, napisał, że KTG jest reaktywne i wrócił do dyżurki lekarskiej. Nawet nie zdążyliśmy powiedzieć do widzenia. Nie wiedzieliśmy nawet... A jaki skutek był tego, co się stało? Po następnego dnia odeszły mi wody, wróciłam do szpitala i niestety okazało się, że moja kochana córeczka nie żyje. Być może wtedy, kiedy już pani była w szpitalu po pomoc, to... Nie być może, bo moje dziecko żyło maksymalnie kilka godzin po tym, jak byłam w szpitalu. I była szansa na uratowanie wtedy. Oczywiście, że tak. Sprawa jest cały czas w toku, chociaż lekarz już w 2014 roku miał postawione zarzuty przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. No to już minęło, liczę od 2013 roku, 4 lata, 3 lata. Tak, w 2016, czyli w czerwcu dokładnie ubiegłego roku, został skierowany do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie lekarza. A on cały czas był ordynatorem czas był ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego tego poczuła, szpitala. Jak pani usłyszała, że stała się kolejna tragedia? To był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że trzy i pół roku walczymy o sprawiedliwość i dochodzi do kolejnej tragedii z udziałem tego samego lekarza. Nikt nie pociągnął tego człowieka do odpowiedzialności, pomimo postawionych w 2014 roku zarzutów, pomimo skierowanego do sądu lekarskiego wniosku o ukaranie na podstawie opinii specjalistów, takich jak profesor Bremborowicz oraz na podstawie opinii krajowego już konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa. Ja tylko zapytam, czy jest wśród państwa ktoś, kto zna tego lekarza, miał podobne doświadczenia z nim? Mało kto się zgłasza. Myślałem, że dużo osób przyjdzie dzisiaj na nasz program, bo sprawa dotyczy co prawda nie bardzo wielkiego szpitala, ale w tym mieście no wiele kobiet trafi tutaj, będzie rodziło. Czemu nikt nie przyszedł i nie wsparł tych pań? Świebodzin jest dość specyficzny, to jest małe miasto i
Ludzie boją się mówić, bo prędzej czy później trafią do tego szpitala. I to jest taka specyfika Świebodzina. Trudno jest oceniać lekarza i wyrokować, bo nie ma jeszcze wyroku żadnego sądu. No ale to, jak zachowuje się względem kobiet, to, prawda, to jest oczywiste, prawda? Tak, ja miałam z nim kontakt kilka lat temu. Tak, to prawda. Wybujało ego to on ma. No i dlaczego nikt nic z tym nie robi? To o to trzeba zapytać panią prezes szpitala. Chcieliśmy to zrobić... Zapraszaliśmy panią prezes tutaj do nas. Na to pytanie. Nie chciała przyjść. Lekarza, który sam zrzekł się funkcji ordynatora, ale nadal pracuje w tym szpitalu, też żeśmy zapraszali na nasz program. Chcieliśmy, by nie tylko wytłumaczył się ze swoich decyzji i ewentualnych błędów, ale także ze swojego, no, moim zdaniem, grubiańskiego zachowania. No, nie miał odwagi przyjść dziś do nas. Nasza reporterka rozmawiała z nim jednak i nagranie tej rozmowy już po przerwie. Proszę z nami zostać. To uwaga po uwadze w TTV. Rozmawiamy dziś o tragicznych skutkach wielogodzinnego porodu. Dziecka nie udało się uratować. Załamani rodzice mają poważne wątpliwości co do postawy i decyzji lekarza prowadzącego poród. Wiemy też, że to nie pierwszy taki przypadek, w którym na tego człowieka pada cień podejrzenia o popełnienie poważnych błędów. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na swoją obronę. Dzień dobry, panie doktorze. Jestem z telewizji TVN i przygotowuję reportaż. Ja chciałabym zapytać, dlaczego pan panią Kostrzewę pozbawił godności i szacunku? Dlaczego pan panią Luizę również tak potraktował? To jest pański sposób działania? Proszę, ja chcę po prostu się dowiedzieć, dlaczego pan tak traktuje te kobiety. I koniec. Ja nie będę odpowiadał. Ale rzecznik odpowiedzialności zawodowej też przed wszystkim. Rzecznikiem tłumaczył przed wszystkimi. Przed wszystkimi instytucjami, które są do tego... Dlaczego pan nie słuchał tej kobiety? No, powiedziałem, że telewizja nie jest do wytłumaczenia takich rzeczy. Jest rzecznik odpowiedzialności, jest prokurator, jest sąd. Także przed takimi instytucjami będę odpowiadał. Dziękuję. Lekarz nie chce pochylić się nad tragedią pacjentek i wytłumaczyć, co poszło nie tak. Widać, że pacjentki nie są dla niego partnerkami, a wytłumaczył w ogóle na przykład pani. Dlaczego wyszło tak, jak wyszło? Ja nawet nie usłyszałam od lekarza tego, że mój syn nie żyje. Powiedziała mi to położna. Ale nie tłumaczył? Nie wytłumaczył mi tego. Nie chciał się nic zgodzić na moje pytania, moje pytania po prostu były kilkukrotne. Ja nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Tak jak byłam lekceważona od początku, tak do końca porodu i po porodzie. Jak to jest możliwe? Człowiek, który przyjmuje dzieci na świat, zachowuje się w taki sposób? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, z jakiego powodu lekarz zachowuje się w ten sposób. Nie zastanawiam się. Poczucie, że jest Bogiem? Zastanawiam się też, tak jak państwo mówili wcześniej, nad rutyną, nad przepracowaniem, nad różnymi innymi czynnikami. Natomiast przede wszystkim chcę powiedzieć, że państwu bardzo współczuję, bo to jest traumatyczna sytuacja, trudna sytuacja. Poradzą sobie z taką sytuacją sami? Jak najbardziej. Myślę, że szpital przede wszystkim powinien zaoferować pomoc specjalisty. Z tego, co wiem, państwo odbyli rozmowę z psychologiem, natomiast ta rozmowa powinna być kontynuowana, tak? I ta pomoc powinna być dostarczona dla państwa, tak? Jeśli chodzi o sytuację... Szpital o to powinien zadbać. Myślę, że tak. Tak? Przynajmniej tyle może w tej sytuacji robić. Wracając jeszcze do tej, przepraszam, do tej sprawy, posłuchajmy, co na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej ma do powiedzenia nasz ekspert, lekarz-położnik z dużym doświadczeniem, dr Ryszard Frankowicz. Gdyby ta pani rodziła na przykład w taksówce, stodole, na polu rolnym, czy w innej sytuacji, nie w szpitalu, ta pomoc by nie była by o wiele bardziej ograniczona. Przecież ta pani powierzyła swoje dziecko i swój organizm temu szpitalowi. To rodzi obowiązek gwarancyjny. Rodzi odpowiedzialność karną, osobową, a także cywilną, czyli ubezpieczeniową oraz w końcu zawodową, czyli korporacyjną.
zawiodło? Niedbalstwo, rutyna, brak takiej... Brak współpracy pomiędzy położną a ordynatorem. Mniej chodzi o sprzęt, chociaż on jest niezbędny. Ale chodzi właśnie o tą... daną niestety niewielkiej liczbie osób wrażliwość, której nie uzyskuje się z chwilą otrzymania dyplomu lub uzyskania kolejnych stopni specjalizacji. Ostra, zdecydowana ocena. Sam lekarz, jak już mówiłem, nie pełni funkcji ordynatora, zrzekł się jej, ale nadal pracuje w szpitalu i nadal przyjmuje pacjentki. Co państwo o tym sądzą? Ja jestem zdruzgotana tym, po prostu to nie mieści się w głowie, że człowiek z zarzutami, już powtarzam, tak, i z, który, przeciw któremu został skierowany wniosek o ukaranie, nadal pełni taką funkcję. Powinien być odseparowany od pacjentek na czas wyjaśnienia sprawy, według mnie, tak? Bo tak jak ja powtarzałam niejednokrotnie i w pismach do pani prezes szpitala, że po prostu stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mających się narodzić na świebodzińskiej porodówce dzieci. I miałam rację, bo niestety doszło do kolejnego tragicznego w skutkach przypadku. I jeszcze co w tym wszystkim, w tych sprawach jest najgorsze, przewlekłość postępowania. Proszę państwa, ja 3,5 roku minęło nadal... Od naszej tragedii. Do prokuratury nadal nie wpłynęła opinia biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie uzupełniona. Miała być gotowa w rok. Po 2 latach, dopiero po serii artykułów, które ukazały się w mediach, została przesłana ta opinia, która po prostu była lakoniczna i nie odpowiadano na po prostu wiele pytań zawartych. Nie boją się państwo, że tak będzie i w waszej sprawie? Ja po pierwsze w ogóle się zastanawiam, gdzie są instytucje, które się powinny zająć tym, żeby lekarz w tym momencie był odsunięty od po prostu pacjentów. To mnie bardzo zastanawia, gdzie są odpowiedzialne za to osoby, które powinny po prostu zająć się tym. Ja prosiłem, prosiliśmy o to, żeby prezesi szpitala, prezesi spółki przyszli dzisiaj pytanie, do nas i odpowiedzieli na to pytanie. Pani prezes, dzień po moim zdarzeniu z moją siostrą, dlaczego taki lekarz pracuje? Pani prezes mi odpowiada, gdybym miała 100 podań i miałabym w czym wybierać, byłoby inaczej. To przepraszam bardzo, to mają pracować tacy lekarze i niszczyć ludziom życie? To pytanie zostanie gdzieś bez odpowiedzi. Niestety nie przyszedł nikt ze strony szpitala. Niestety musimy już kończyć. Trudno bez wiedzy medycznej i pod wpływem emocji rozstrzygnąć, co jest błędem, a co nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Nawet gdy, tak jak tutaj, wszystko wydaje się być jednoznaczne. Przyjdzie poczekać długo na sądowe rozstrzygnięcia. Ale czy lekarz, o którym dziś tak wiele powiedziano, ma wystarczający poziom empatii i kultury osobistej, to już dziś mogą ocenić państwo sami. To była Uwaga po uwadze ze Świebodzina. Do zobaczenia za tydzień.